Kula świsnęła tuż obok głowy Adama. W pierwszej chwili nawet tego nie dostrzegł. Dopiero później, gdy krzyk ranionej bestii poniósł się echem z siłą pędzącej lokomotywy, zdał sobie sprawę, że od śmierci dzieliły go centymetry. Nieznajomy wymierzył idealnie, wprost między oczy stwora. Czerwień świec rozlokowanych po domu nieznacznie rozjaśniała panujący w chacie mrok. Adam wbiegł do budynku, a wtedy starszy mężczyzna zamknął i zaryglował drzwi. Zrobił to szybko, niemal instynktownie. Jakby lękał się, że coś niepożądanego wpełźnie do środka. Następnie przeładował strzelbę. Zamknął oczy i głęboko odetchnął. Adam w tym czasie dochodził do siebie po morderczym biegu. Resztkami sił zdołał jeszcze posadzić natkę przy ścianie i zwalił się na podłogę jak zrąbane drzewo. Świat zawirował mu przed oczami, a płuca paliły żywym ogniem. Nóg już prawie nie czuł, podobnie jak barków. Nim jednak ogarnęła go ciemność omdlenia, usłyszał cichy, niewyraźny głos. Panie, miej go w swojej opiece. Kiedy otworzył oczy, poczuł swąd tytoniu wydobywający się z drewnianej fajki. Smoliste obiekty snuły się pod sufitem, wypełniając sypialnię szarością. Powoli dochodził do siebie, a jego świadomość niespiesznie rejestrowała miejsce, w którym się znalazł. Wciąż czuł napięcie w mięśniach i przeszywający ból głowy. Do tego stracił rachubę czasu. Rozejrzał się po pokoju. Obdarty sufit, drewniana podłoga ozdobiona skórą z dzika, zabite okna oraz przybity do ściany srebrny krzyż. Skromnie, ale w miarę przytulnie. Na małym stoliku paliła się także woskowa świeca emanująca jasnym, czerwonym światłem. Jak się czujesz? Z głębi pokoju wydobył się ochrypły głos. Adam przetarł czoło i zmrużył oczy. Gdzie ja jestem? W bezpiecznym miejscu. Odparł mężczyzna, po czym wypuścił z płuc obłok dymu. Masz szczęście, że w ogóle żyjesz. Minuta dłużej i to coś rozszarpałoby cię na strzępy. Adam nie odpowiedział. Pomimo bólu wstał z kanapy i spojrzał na siedzącego w bujanym fotelu rozmówcę. Pierwsze, co przykuło jego uwagę, to gęsta, sięgająca niemal do klatki piersiowej broda oraz połyskująca w czerwonym świetle łysina. Adam ocenił, że mężczyzna miał na oko blisko 70, co potwierdzały pokryta bruzdami twarz oraz braki w uzębieniu. W gruncie rzeczy wyglądał na dość spokojnego i opanowanego człowieka, co w obecnej sytuacji wydawało się dość kuriozalne. Co to było? To znaczy? No, to coś, co mnie goniło. Widziałeś to? Trudno powiedzieć, bo nie widziałem tego dokładnie. W ciemności dostrzegłem tylko zarys. Jednak gdybym miał to opisać, stwierdziłbym, że to diabeł. Diabeł? Masz na myśli? Nie wiem. Nie mam pojęcia, czym było to coś. Ale z pewnością nie miało pokojowych zamiarów. Adam spoważniał. Powoli docierało do niego, że nieznajomy uratował mu życie. Gdyby nie on, wraz z natką staliby się pokarmem dla rozszalałej bestii. Odeszliby z tego świata, nie wiedząc tak naprawdę, co ich pożarło. Natka. Dopiero teraz przypomniał sobie o dziewczynie. W przebłyskach pamięci odszukał wspomnienie, w którym widział ją po raz ostatni całą i zdrową.
A co z... Spokojnie. Żyję. Położyłem ją na łóżku w drugim pokoju, obok mojej żony. Lepiej, żeby chwilę odpoczęła i nabrała sił. Mówiąc szczerze, nie wyglądała najlepiej. Ty zresztą również. Adam skinął głową. W głębi duszy poczuł ulgę i odetchnął głęboko, oczyszczając umysł z czarnych myśli. Mimo, że praktycznie nie znał dziewczyny, dbał z pokorą o jej bezpieczeństwo. Wszak stanowiła odzwierciedlenie jego rodziny. Była w pewien sposób zalążkiem odpowiedzialności, która spoczęła na jego barkach. Córka? Nie, nie. To moja... przyjaciółka. Tak jakby. A mówiąc szczerze, poznaliśmy się niedawno. Wziąłem ją na stopa, gdy to wszystko się zaczęło. Wiesz, ten deszcz, ciemność. Rozumiem. Piękna, młoda kobieta. Tyle jeszcze życia przed nią. Ma szczęście, że na ciebie trafiła. Pewnie umierała ze strachu. No cóż, tak naprawdę przyjęła to chyba lepiej niż ja. Cały ten koniec świata. A tak w ogóle Adam. Adam Chyliński. Modrzewski Stanisław. Miło mi. Długo spałem? Mam wrażenie, jakby minęła cała wieczność. Nie, raptem 3 godziny. Ale wystarczająco długo, abyś przegapił coś niezwykłego. Co masz na myśli? Chodź. Pokażę ci. Nigdy czegoś takiego nie widziałem, a żyję na tym świecie już 50 ładnych lat. Stanisław otworzył drzwi i wymownym ruchem dłoni zaprosił Adama do innego pokoju. W jego zachowaniu nie było ani grama strachu. Zdawał się niezwykle opanowany, jakby apokalipsa była dla niego codziennością. Może to kwestia wieku, podejścia do życia, a może po prostu pogodził się z nadchodzącą śmiercią. Wnętrze drugiego pomieszczenia przypominało wystrój sypialni. Deski przybite do ścieżnic, półmrok i świeca pośrodku pokoju. Z tą różnicą, że przez dziurę w zabudowaniu jednego z okien dało się dostrzec panującą na zewnątrz ciemność. Zimną, mroczną i niebezpieczną. Śmiało. Spójrz w niebo. Zachęcił go Stanisław i wskazał na poluzowaną deskę. Adam podszedł nieśpiesznie do okna, obawiając się, co może uchwycić po drugiej stronie. Z nerwów drżały mu dłonie, a umysł przepełnił strach. Od zawsze lękał się tego, co nieznane, co kryło się w głębi jego koszmarnych myśli. Lecz towarzyszący mu mężczyzna, a raczej jego pełna stoicyzmu postawa, w niewidoczny sposób skłaniała go do pokonania słabości. Nie miał wyboru. Przecież gonił go sam diabeł. Co mogło być straszniejsze od tego? Westchnął głęboko i skierował wzrok ku górze. Nie spodziewał się jednak, że widok za oknem zmrozi mu krew w żyłach tak bardzo, że niemal poczuje fizyczny ból. I kiedy stał wpatrzony w połyskujące na niebie światła, zdał sobie sprawę, że to nie gwiazdy mieniły się tak pięknie, a ludzie. Tysiące ciał unosiło się w powietrzu, jakby na ziemi przestała obowiązywać grawitacja. Wisieli bezwładnie, nieruchomo, pogrążeni we wspólnym śnie. Co to jest do cholery? Nie mam pojęcia. Ale przychodzi mi na myśl jedno skojarzenie. Sąd ostateczny. Nim Adam zrozumiał sens tych słów, pobladł, a krzyk rozpaczy uwiązł mu w gardle. Jesteś wierzący? Nie. To niedobrze.
Ale jest jeszcze czas, abyś uwierzył i wyrzekł się grzechu. Bo widzisz, to, co obecnie się dzieje, zostało dokładnie przepowiedziane setki lat temu. Pojawiły się proroctwa, dokładne instrukcje opisujące, co się wydarzy i jak mamy przetrwać. Jednak ludzie, jak to ludzie, zignorowali przepowiednie. A było ich tak wiele. Elżbieta Canonimora, ojciec Pio, wszyscy mówili o tym samym. Burza, ciemność, klęski żywiołowe, demony, a później sąd ostateczny. Dlatego jesteś taki spokojny? Wiedziałeś o tym i... Tak. Wszyscy wiedzieli. Ale każdy ignorował znaki. Choroby, trzęsienia ziemi, pożary, powodzie. Nie zauważyłeś, że ostatnimi czasy namnożyło się tego wszystkiego? Chryste, nawet sam papież o tym mówił. Adam stał niczym słup soli z szeroko otwartymi ustami. Zabrakło mu słów, aby wdać się w dyskusję ze Stanisławem. Mógł jedynie bezczynnie przysłuchiwać się jego wyrokom, nie wiedząc do końca, czy to wszystko nie było tylko realistycznym koszmarem. No, oczywiście. Dla niedowiarka moje słowa mogą brzmieć jak abstrakcja lub co najwyżej biadolenie pomylonego starca. Jednak wystarczy, że wyjrzysz za okno, a znajdziesz dowód, któremu nie sposób zaprzeczyć. Czyli to kara zesłana przez Boga? Nie. A przynajmniej nie do końca. Ci, którzy mają przeżyć, przeżyją. A ci, którzy zwrócili się w stronę grzechu... No cóż, ale my wciąż żyjemy. Jeszcze, mój drogi przyjacielu. Jeszcze. Na każdego przyjdzie pora. Po tych słowach Stanisław odwrócił się w stronę drewnianych drzwi i ruszył przed siebie, zostawiając za plecami skonsternowanego Adama. Zanim jednak nacisnął klamkę, obrócił się i ze spokojem w głosie dodał: wiem, co czujesz. To wszystko wydaje ci się zapewne zbyt niedorzeczne, aby było prawdziwe. Lecz uwierz mi, że to absolutna prawda. Im wcześniej przyjmiesz to do wiadomości, tym lepiej. A teraz nie stój tak, tylko chodź ze mną. Mam w barku coś specjalnego, co postawi cię na nogi. Natalia z trudem otworzyła oczy. W uszach dzwoniło jej tak dotkliwie, że niemal czuła pulsujące z bólu bębenki. Miała wrażenie, jakby dopiero co wyszła z koncertu jakiegoś metalowego zespołu, na które tak ochoczo wyjeżdżała do większych miast. Do tego świat zawirował jej przed oczami, a żołądek podszedł do gardła, przez co prawie zwymiotowała na podłogę. Potrzebowała chwili, aby dojść do siebie. Mózg w ślimaczym tempie nabierał obrotów, jak gdyby powrócił do życia po wieloletniej hibernacji. Kilka sekund później zdała sobie sprawę, że leży na łóżku przykryta czystym, pachnącym kocem. Ostatnie, co zapamiętała, nim zawładnęła nią ciemność, to widok sunących ku ziemi obiektów, które z jakiegoś niewiadomego powodu napawały ją strachem. A później nie było już nic. Pustka, nicość, po których ocknęła się w mroku nieznajomego pokoju. Nie miała pojęcia, czy dotarła tu o własnych siłach, czy może ktoś ją tu przywlókł, gdy straciła przytomność. A jeśli tak, to czemu leży tu sama? Pokój wypełniał dziwny, siarkowy zapach. Coś jak świeca zapachowa, ale bardziej intensywny i nieprzyjemny. A oprócz tego, co nawet dziwniejsze, panowała kompletna cisza. Coś było ewidentnie nie tak. Wpatrując się w bliżej nieokreślony punkt, Natka zrozumiała, że znajduje się przecież w czyimś domu, w
więc jeśli wszystko wróciło do normy, powinno palić się jakiekolwiek światło, żarówki, lampki. Nie wiedziała natomiast, że szalejąca burza odcięła dopływ prądu, czym pozbawiła mieszkańców oręża do walki z ciemnością. Nie miało to jednak większego znaczenia, bo gdy tylko zsunęła się z łóżka, zdała sobie sprawę, że tuż obok niej leżał ktoś jeszcze. Z wrażenia aż podskoczyła, ale po chwili strach ustąpił miejsca zdrowemu rozsądkowi. Skoro nie była tu sama, to znaczy, że Adamowi udało się schronić ich w bezpiecznym miejscu. Na pierwszy rzut oka nieznajoma kobieta wyglądała na martwą, lecz delikatne ruchy klatki piersiowej uświadomiły Natalii, że staruszka żyła, choć pogrążona była w głębokim śnie. Jej drobne, mizerne ciało świadczyło o skrajnym zmęczeniu lub toczącej się w organizmie chorobie, która uwidaczniała się w bladej, pokrytej zmarszczkami twarzy i sińcami pod oczami. Starość bywa okrutna, pomyślała Natka, po czym poprawiła zmierzwione włosy. W głębi duszy współczuła kobiecie, choć patrząc na ostatnie wydarzenia, wiedziała doskonale, że nad nią również wisiała kostucha, mimo iż chwilowo czuła się bezpiecznie. Umysł podpowiadał jej, że powinna rozejrzeć się po domu, aby znaleźć Adama i wypytać go o szczegóły utraty przytomności. O ile oczywiście to on ją przyprowadził. Niewykluczone, że znalazła się tu w inny, nieznany dla niej sposób. Cóż, Adam. Bez niego była tylko młodą, bezbronną dziewczyną, niezdolną do walki o przetrwanie. A przynajmniej tak uważała, mimo iż pozowała na silną i niezależną kobietę. Gdyby nie on, zapewne skończyłaby martwa w kałuży własnej krwi, obwiniając za to całą ludzkość, do której żywiła szczerą niechęć. I kiedy tak rozmyślała, z drugiego pokoju dobiegł ją cichy odgłos męskiej rozmowy. Gdy podeszła do drzwi, w przytłumionych dźwiękach rozpoznała głos Adama, który mieszał się z innym, grubym, donośnym, acz niezwykle łagodnym. To ją uspokoiło. Poczuła chwilowe odprężenie i pokrzepiające ciepło. Nie musiała długo się zastanawiać. Chwyciła klamkę i ruszyła długim korytarzem, wiedziona przez niezrozumiałe odgłosy rozmowy. W tym samym czasie w małym, acz przytulnie zagospodarowanym pomieszczeniu dla gości siedział gospodarz i opisujący swoją historię Adam. Pogawędkę milały im 20-letnie whisky oraz gryzące w gardło Marlboro. Choć różniła ich niemal 40-letnia przepaść, mężczyznom udało się odnaleźć wspólny język. Wszak łączył ich wspólny cel – przetrwanie. Drzwi otworzyły się z hukiem, a wtedy ich oczom ukazał się widok ciężko oddychającej Natki. Widząc Adama, dziewczyna uśmiechnęła się szeroko. Podbiegła do niego i zarzuciła mu ręce na kark, po czym zastygła w silnym uścisku. Tak się cieszę, że cię widzę. Adam odwzajemnił uśmiech, rad w duchu ze słów przyjaciółki. Tak naprawdę ledwo się znali, lecz czuł, że łączy ich jakaś niewidzialna więź. Ja również. Widzę, że już ci lepiej. Ja... tak. Zdecydowanie, ale nic nie pamiętam. Po prostu odcięło mnie od rzeczywistości. Owszem, napędziłaś mi niezłego stracha. Adam, tak? Czy w czasie, gdy byłam nieprzytomna, działo się coś, o czym powinnam wiedzieć? Mężczyzna nie odpowiedział od razu. W głowie zakiełkowała mu wątpliwość, czy minione wydarzenia są warte ich poruszania. Czy warto stresować nimi i tak już przerażoną dziewczynę? W gruncie rzeczy nie zmieni już tego, co było.
żyją. To miało teraz największe znaczenie. Dlatego po wzięciu kilku głębokich oddechów zdecydował się nie wspominać o ścigającej ich bestii oraz przemianie Natki. Nie, nic godnego uwagi. Odparł spoglądając na Stanisława. Ten zaś skinął przytakująco głową, jakby czytał mu w myślach. To dobrze. A jak się tu w ogóle znaleźliśmy? Cóż, gdy odleciałaś, wziąłem cię na barki i ruszyłem przed siebie, szukając jakiejkolwiek pomocy. Na szczęście, po długim marszu, zauważyłem w oddali światło i tak wylądowaliśmy tutaj. Natka spojrzała na gospodarza. Światło? Dokładnie tak. W całym domu palą się woskowe świece, które mają chronić nas przed zagrożeniem. W takim razie dziękuję panu za opiekę i możliwość schronienia. Jestem na targu. Wiem. Adam wszystko mi już opowiedział. Miło mi cię gościć. Nazywam się Stanisław Modrzewski, a kobieta, która leżała z tobą w łóżku, to moja żona Zofia. Jest bardzo chora. Dlatego prosiłbym, abyście jej nie przeszkadzali w odpoczynku. Oczywiście. Czy ona... Nie. Podupadła na zdrowiu na długo przed tym, co się stało. Cóż, lata robią swoje. Ciało już nie to samo. Dokuczają nam choroby, ból. Ale trzeba jakoś żyć, prawda? Adam z Natką spojrzeli na siebie porozumiewawczo. No, koniec tego tematu. Usiądźmy i zastanówmy się na spokojnie, co należy teraz zrobić. Brzęk rozbitego słoika rozniósł się po całej piwnicy. Natka aż podskoczyła ze strachu. Za to Adam czym prędzej schylił się, aby pozbierać rozbite szkło. Jakby chciał w ten sposób zatuszować niezdarstwo. Wybacz. A więc zostaje 35 słoików ogórków, 20 dżemów i 8 butelek soku. Do tego suchy prowiant w kuchni oraz to, co znajdziemy w lodówce. Powinno wystarczyć. Damy radę. Przecież to zapas na co najmniej 2 tygodnie. Gorzej natomiast będzie z dostępem do wody. Mamy kilka litrów w zanadrzu, ale na 4 osoby to trochę mało. Trzeba będzie coś wymyślić, bo inaczej nie wróżę nam dobrej przyszłości. Natka niechętnie pokręciła głową. Od jej pobudki minęło kilka godzin. W tym czasie cała trójka znalazła dla siebie odpowiednie zajęcie, aby choć na chwilę oderwać myśli od ogarniającej ciemności. Stanisław zajął się zabudowaniem okien, od czasu do czasu sprawdzając stan zdrowia żony. Za to Natalia i Adam udali się na dół do piwnicy, aby zliczyć stan zapasów. Mieli w planach zostać w domu Modrzewskich, aż przybędzie ekipa ratunkowa. Wojsko, policja, straż pożarna, ktokolwiek. A mogło to potrwać naprawdę długo. Naprawdę w to wierzysz? A co masz na myśli? No, chodzi mi o to, co powiedział Stanisław. Że ciemność potrwa tylko 3 dni, a potem nadejdzie dzień sądu. Nie wiem, Adam. Naprawdę. Mam mętlik w głowie. Prawdę powiedziawszy, jestem skłonna uwierzyć we wszystko, byleby w jakiś sensowny sposób tłumaczyło to te zjawiska. Adam zdawał się być niezadowolony z jej odpowiedzi. Nie był ateistą, ale i nie należał też do gorliwych katolików. Owszem, wierzył w Boga i nierzadko uczęszczał do mszy. A czy robił to raczej ze względu na żonę? Karola bowiem wywodziła się z religijnej i głęboko wierzącej rodziny, która chodziła do kościoła w każdą niedzielę, a nawet częściej. On natomiast wolał ten czas spędzać na rybach lub dłubiąc przy samochodzie. Nie myśl o tym. Skupmy się lepiej na poprawie naszej sytuacji. Wiem, że tęsknisz do żony i córki, jednak chwilowo jesteśmy unieruchomieni. Musimy poczekać, aż to wszystko się skończy. Adam nerwowo zacisnął pięści.
Wiedział, że Natka mówiła prawdę. Odkąd nastała ciemność, przestały działać urządzenia elektryczne. Zniknął zasięg oraz zabrakło dostępu do wody. Ba, nawet samochody odmawiały posłuszeństwa. Streszczając, ludzka technologia zawiodła na każdym froncie. Nie było więc wyjścia. Musieli zostać w domu Modrzewskich do czasu, aż świat wróci do normalności lub wymyślą lepszy plan. Piesza wędrówka nie miała żadnego sensu. Na zewnątrz kryło się zbyt wiele niebezpieczeństw. Już i tak cudem przeżyli spotkanie z bestią. Kto wie, co jeszcze mogło tam na nich czekać. Adam, ufasz mu? Chyba tak. Zresztą, nie mamy większego wyboru. Uratował nam przecież życie. Nie martwicie jednak, że jest jakiś dziwny? Owszem, ja też wierzyłam w koniec świata i w gruncie rzeczy nawet to przewidziałam, ale on zachowuje się tak, jakby coś przed nami ukrywał. Natka, wydaje ci się. Każdy przeżywa te traumy na swój własny sposób. Widzisz, Stanisław ma już swoje lata i pewnie zdaje sobie sprawę, że jego dni są policzone. Zapewne po cichu odmierza już ostatnie godziny. No, nie wiem. Wolę jakoś trzymać go na dystans. Rozumiem. I wcale ci się nie dziwię. Pamiętaj, że gdyby działo się coś złego, zawsze możesz na mnie liczyć. Nie zostawię cię samej. Wiem. Dziękuję. A tak w ogóle to widziałeś go gdzieś? Nim Adam zdążył udzielić odpowiedzi, usłyszeli głośny trzask zamykanych drzwi, a później przeszywający krzyk, który wprawił ich w osłupienie. Wiedzieli, do kogo należał. Stanisław! Wrzasnął Adam, po czym oboje ruszyli ku drabinie prowadzącej do górnej części domu. Czuli, że wydarzyło się coś złego. I kiedy znaleźli się w korytarzu, dostrzegli bladego Stanisława, który drżącym ruchem przeładowywał strzelbę. Przez chwilę zdawał się ich nie zauważać, lecz gdy ich spojrzenia wreszcie się spotkały, zdołał wydusić jedynie krótkie: ona zniknęła. Moja żona wyszła z domu.